Hello guys, witam cieplutko wszystkich, Zeb Bach z tej strony, zacytowałem tu Van Halena troszeczkę, tak, ja lubiłem bardzo, myślę, że wrócimy do, słuchajcie, jeśli chcecie lekcję, no to sobie pogramy, ale to nie tym razem. Dzisiaj, wiecie, jest temat bardzo ciężki dla mnie osobiście, a mianowicie chciałbym, jak widzimy tutaj, ja już przestawiłem wszystkie swoje zabawki, żebyśmy widzieli prawą rękę. Chciałem troszeczkę powiedzieć o prawym ręku. Więc myślę, że zacznę w ten sposób. Słuchajcie, czy zastanawialiście się, jaki jest pierwsza rzecz muzyczna, którą słyszymy w życiu? Pomyśleliście kiedyś o tym? Pomyśleliście, że jest coś takiego. To jest, wiecie, bicie serca naszej matki. To jest pierwsza muzyka, jaką słyszymy w życiu. I chciałbym zacząć w tym momencie, że od razu już nawiążę. To nie jest, wiecie, to nie jest to, my słyszymy. My słyszymy rytm. I bardzo wielkim błędem gitarzystów jest to, że absolutnie o tym nie pamiętają, że o to nie dbają. Więc to jest pod hasłem mój najlepszy nauczyciel gitary, powiedzmy. Więc słuchajcie, jest taka sytuacja tutaj, jakieś 10-15 lat temu może, jesteśmy w studiu. Jest dobry perkusista, gramy coś i on mówi do mnie, no wiesz, ty lepiej sobie radzisz, ale prawą masz z tyłu. Tak, mówicie, what the hell you talking about? On mówił o tym właśnie. Słuchajcie, każdy perkusista jest doskonałym gitarzystą. Ja znam, wiecie, basista również, szczególnie basista to szybciej, bo wiecie, basista ma kontakt z gitarą, a basista jest prawą ręką perkusisty, wiecie, więc ten basista, jak weźmie 6 strun, on chce mieć bas i chce mieć gitarę. Ale moim najlepszym nauczycielem gitary był właśnie perkusista. On mi pokazał piękno, on mi pokazał, gdzie znaleźć te bicie serca matki w muzyce. Czarni od tego zaczynają, dlatego są tak inni, mi się wydaje. Więc słuchajcie, to nie jest ćwiczenie, to jest, powiedzmy, przykład. Więc ja mam ten groove. Rozumiecie? Ja ciągle jestem z tym. Ja nie zagram tych dźwięków, jak nie będę miał tego. Wiecie? Posuńmy się dalej. To było prościutkie. Na przykład mamy melodyjkę, to jest Stevie Wonder na przykład. Jak ja bym miał tak grać, to ja bym w ogóle nie grał, bo wiecie, zagranie tych dźwięków to jest dla każdego i dla mnie również, żeby się nauczyć, prawda? To jest 10-15 sekund, może 20, może udałoby mi się nam zagrać to od razu z nagraniem, ale to jest dla mnie w tym momencie, jak ja gram te dźwięki, to jest tylko 50%. Tego ja nie powiem, że ja gram ten lik, bo ja chcę mieć w tym liku. Chcę mieć bit serca, tego wiecie. Więc tego, tak jak to może być 10-15 sekund, a potem ja spędzam 10 czy 15 dni, żeby mieć to, wiecie, w sercu i z grupem, z tym bitem. Ja powiem więcej, słuchajcie, wiem, że nie uwierzycie, ale są liki, na które spędzam 2-3 lata. Lata, nie 2-3 godziny, tak dobrze słyszycie. 2-3 lata I ja nie mam pierwszy dzień gitary w ręku. I potem ja gram ten lick, wiecie, co na przykład gram go 10 razy i tylko 2 czy 3 razy uda mi się zagrać blisko oryginału. Tak, to są takie sprawy. To trzeba się tym przejąć. Nie wolno lekceważyć tego, wiecie. Więc wróćmy do tego Stevie'ego, tego, nie Wondera, nie. Więc tak. I słuchajcie, ślicznie gra to Jeff Beck. Jeff Beck oczywiście gra to ze swoim rytmem. Więc może spróbujmy dodać do tego rytm. Słyszycie jakąś różnicę, który się wam bardziej podoba? Ten harcerski, ten? Prawda? Więc to jest potworna różnica potem dla gitarzysty i dla słuchacza. I co się wtedy dzieje, jak ja tak gram? Ja mam swój wewnętrzny rytm. Wiecie? I ten rytm jest we mnie. I dlaczego ja nie rysuję tych strzałek, tych akordów? Bo ja nie potrafię wam narysować kiedy w dół, kiedy w górę. Ja nie potrafię wam zapisać swoich uczuć strzałkami. To jest bardzo niepoważna sprawa dla mnie, wiecie. Na przykład jeszcze co? No wiecie, tu ja grałem Ediego, więc jeszcze wróćmy do jednej rzeczy Ediego. Wszyscy wiemy. Prawda? Więc słuchajcie, to zagrać, to zagra każdy, bo tam nie ma nic do grania. Prawda? Ale dla ilu z was to wychodzi tak jak u Ediego? Wiecie dlaczego nie wychodzi? Bo nikt nie myśli z nas, włączając mnie o prawym ręku. Cały beauty bierze się z prawej ręki, wiecie. Ja bardzo chciałbym, żebyście się no może nie przejęli, żebyście głęboko wzięli do serca to, o czym mówię tutaj, wiecie. Bo to jest bardzo ważna sprawa. Słuchajcie, jak na początku ja pojawiłem się na YouTube, to pierwszy, Zeb, zerknij na moje nagranie. Więc okej, słyszę tam 2 gitary, jest gitara rytmiczna, jest jakieś solo. I ja go wręcz zapytałem tę osobę, ty słuchaj, kto to gra na te akordy, to jakiś, on ledwo gra. On jest zupełnie, wiecie, daleko od tego solo. A on mówi, a to ja gram, to ja gram. Słuchajcie, takie właśnie są skutki, tak nie można. Nie można tak traktować gitary, że to tylko, wiecie, chcę być Malmsteemem, wiecie, więc... Ale słuchajcie, jakbyście zapytali Malmsteema, ja myślę, że on by powiedział, no wiesz, lewa lewą, ale tu ja mam maszynkę, która mi robi groove w prawym, a nie w lewym. Wiecie, to tak się dzieje. Kogo ja bym polecał dla takich osób, które sobie wzięły do serca moje uwagi? Ja bym polecał Paula Gilberta. I polecał uwagi dobrego bębniarza. A propos waszego grania, jeśli macie okazję podżemować, pograć z bębniarzem. Nie mówię tu o bębniarzu, prawda, z kapeli tej chałturniczej, czy jakiejś, która gra do tańca. Mówię o takim bębniarzu, który jest na troszeczkę wyższym, prawda, tym szczebelku. Więc słuchajcie, ja chciałbym namówić was do czegoś takiego. Cokolwiek gracie, ale tu mi na bluesową nutę wychodzi, prawda? Ale to możemy również w rockowym jakimś. Znowu bluesem gram. Spróbujmy coś. Prawda, żeby tak sobie pograć. Możecie to nazwać ćwiczeniem, jak chcecie. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, na taki, więc kingdom i a takie up, down, raz i dwa. Żeby ćwiczyć z tym. Więc słuchajcie, to tak się dzieje. Ja na przykład mam lick, ale potem dokładam swoje. I tak jak powiedziałem, lick zajmuje mi kilka sekund, a zrobienie, żeby ten lick siedział w rytmie prawej, zajmuje kilka dni, kilka godzin. Czasami zajmuje 2-3 lata. Wiecie, bo tu jest piękno gitary. To nie jest, że zagramy i mamy. Musimy zagrać lick i mieć w nim rytm, który jest tutaj. Więc co bym proponował? Zwróćcie uwagę. Słyszycie to, widzicie to? Skąd się bierze urok liku Van Halena? Stąd, nie stąd. Te palce zagra, ma każdy i każdy zagra te dźwięki. Okay? Ale tylko Van Halen potrafi zrobić tu w swój specyficzny i unikalny sposób. Słuchajcie, dlatego mi się udaje zagrać 3 razy na 10 kółeczek tego i gdy jestem blisko Eddiego Van Halena. Ja tego nie grałem, słuchajcie, ja nie jestem rozegrany w tych klimatach, ja tego nie grałem od 8-7 lat tego liku. Ale tu jest piękno gitary, wiecie. A jeszcze wróćmy do tego naszego Paula Gilberta, więc Paul Gilbert z kolei proponuje i nieważne co gracie tutaj, możecie w laskotek na płotek i przekładać, ok? Słuchajcie, ja wiem, że to może dla niektórych z was śmiesznie wygląda. Słuchajcie, gdyby ktoś mnie poprosił o lekcję taką prywatną i Zeb, co by najwięcej zażądałbyś za to, żeby, prawda, jakiej zapłaty, nie wiem jak to określić, co jest dla ciebie najważniejszą rzeczą, jakbyś miał dać najważniejszą lekcję i byś musiał wybrać jedną. Ja bym powiedział właśnie o tym, słuchajcie. Proszę nie lekceważcie tego, potraktujcie mnie poważnie. Ja nie jestem jakimś sztubackim dzieciakiem, który siedzi na YouTube i wiecie, opowiada niestworzone rzeczy i trzyma gitarę od 3 lat w ręku. Naprawdę proszę, weźcie sobie to do serca, wiecie. To chyba tyle bym miał. Jeszcze jakieś uwagi. Najlepszym moim nauczycielem gitary był bębniarz. On mi takim z punktu filozoficznego, prawda, bo oczywiście są tacy chłopcy, którzy uczą grać tak jak to. Prawda? Słuchajcie, dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko, Zeb Bach był tutaj. To tyle. Take care guys, bye bye. Nie zapominajcie o prawym, bardzo proszę. Dziękuję ślicznie za wasz czas.